przez łaskę przybrania uczynimy się nas dziećmi światłości. I opuść ogromny w nas ciemności Twojej. Lecz sprawa, byśmy żyli w łasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który stanowi i król jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegł za Eliaszem, powiedział:
Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Oto słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus.